Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed 4. O, pokonaliśmy 100 mil morskich pod żaglami. Ruszamy na kolejną misję, oblężenie Charlestown. Będziemy ją wykonywać z szkunerem Zemstą. Znaczy niekoniecznie z nim, ale prawdopodobnie Zemsta to był chyba Hornigold. Zobaczymy, bo nie pamiętam. Rozpoczynamy. I co, Hornigold? A, Bonnet! Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Takie spotkanie ze Steve'em Bonnetem. Chciałem nagrać ten odcinek w 60 FPS-ach, ale nie wiem, czy mi się uda. Bo na razie mi nawet nagrywa. Taki jest duży rozmach. Raz mam 50 FPS-ów, raz 60, raz 30. I tak mi skacze, że nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. No i też muszę zobaczyć, jak to skonwertowanie będzie, ale wszystko wyjdzie w praniu. W każdym razie będę próbował ten filmik tutaj ładnie nagrać na najwyższej jakości, jaką aktualnie mogę. Znaczy, no, najwyższa to nie jest, ale trzeba próbować. Oblężenie Charlestown to jest jedna z dłuższych misji. Znaczy, wiem, że jak grałem pierwszy raz w Assassin's Creed'a, to właśnie miałem trochę problem z tą misją. Ale już ona nie jest w sumie aż taka trudna, jak się mniej więcej wie, co trzeba zrobić. Oczywiście będzie długie wczytywanie, jeszcze mi się kończy pobierać. Właśnie, no, taka niespodzianka będzie, ale kończy mi się pobierać nowa rzecz, którą będzie też na kanale. Więc możecie oczekiwać. I co? Czarnobrody. Hostages for merchants! These were my only terms. And yet, 6 days of pure fucking sight. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. To kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charlestown can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to barter with the governor. That were a week ago. No noise, says. I'll handle it. Give me a day. O, widzicie, tutaj Czarnobrody ma taki swój od nowa. There's movement up ahead. Is it soldiers? Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. No to płyniemy za kanonierką. Znacznik. Jedna wieża. Szkoda, że nie można ich zdjąć normalnie. Blackbeard's been at this 8 days already. So it's a good bet. Someone out there has prepared the medicines.
just in case. Ah, but there's tam kolejna. Thinking up ways to avoid paying it out. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. Jak my się to coś nie rozbijemy, to to będzie cud. Careful, Captain. We're drifting close to a watchtower. Off the wind. Dobrze, że tutaj możemy tak patrzeć od przodu. Dobra, stop. To będzie cholerny cud, jeśli nikt nas nie zauważy, zgadzam się. Dobra, uda nam się przebrnąć tędy. Spróbujemy. Nie powinienem chyba strzelać. Dobra, ominiemy. Nie będziemy w pułapce. Dobra, może będziemy, ale damy sobie radę. Spokojnie, płynę na pół żagli. O, szty w mordę. I co teraz? Mamy problem. O właśnie. Żagle w dół. Tak, dokładnie. To mi się podoba. Ostrza. My blade. Hop. Super, do wody, pewnie. O, widzę, tu mają żołnierzyków. Ale my to zrobimy najlepiej. Po asasynowemu. Ej, zaraz, zaraz. Ty, dobranoc. Ups, to się nie udało. Niech to szlak. Dobra. Prawie mi się udało. Aj, ktoś uderzył w końcu. Kto uderzył na alarm? No, sztymendo. Trudno. Mogłem włączyć wzrok orła i ich zlokalizować, ale... Ja oczywiście nie myślę czasem. Po co myśleć? Dobra. Jeszcze raz. Aaaa. Tam są. I tu. Dobra, to tu do sianka. Ty, dobranoc. Ty też. No chodź, no chodź. No, lol. Nie no. Dobra. Tu mnie ktoś zauważy? Chyba nie. Tak, zdążę zniszczyć zanim mnie zauważą. Szybko do steru. Dzięki, ale ładne. Płyniemy dalej. I see them over there. Let us hope the river remains this wide. The ship's built for the open ocean, not stalking bayous. Co tam włóczenie się po bagnach? Ups. If we run aground here, we may never get out. Zaraz, zaraz, zaraz. Kajmy jesteśmy. A tam trzeba płynąć. Już myślałem, że się nie da przepłynąć. Patrzcie, jak to na mapie wygląda. Ta mapa jest głupia tutaj. Już tu się da przepłynąć. Wow, wow. Jak tu się robi? I'll be back with the medicines. Aye, sir. Aha, już dalej nie popłyniemy. Fajnie, teraz z buta. Użyj strzałek krokodylom.
Aha, to są krokodyle. No to faktycznie może być problem. Sorry, nie trafiłem, dobra. Ej, komary im tutaj latają, widzę. A, mamy ich śledzić. Ale blisko. Dziwne, że mnie nie zauważyli. Teraz trafię. Wow, trafiłem. Tak nagle przyspieszyli w ogóle od zera. Dobra, nie musiałem ich zabijać. Ktoś mnie zauważył? Aha. No, ta cuchnąca kałuża na pewno nie chodzi. Syphilis and scurvy, no doubt. What noxious coffins these pirate ships must be. I przeniknął wiosłem przez mur, patrzcie. Dobra, nie śmiesznie płyną. Wow. Niezbyt mi się to podoba, ale... Wow. Jakiś kościół w ogóle. Nie ma co, wesoła zabawa tu. Kapitan Wyatt jakiś. Dla, o, szybciej, szybciej, szybciej. Niech to. Aj, zapomniałem, tu był dzwon. Dlatego mówię, że ta misja jest trochę trudna, ale ciekawa. Dobra, teraz już mnie nie powinien ten nikt wykryć. Wow! Super, nie? O, widział mnie. A to bardzo źle. Ale już jesteśmy przy Charlestown. Hop. Coś ich tu dużo. Co ja mam zrobić? Uff, dobra, ruszyli się. Myślałem, że będę musiał ich wszystkich zabijać. Podsłuchaj. I don't care about your accidents. What's the word from the harbor soldier? Speak. No change, sir. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives, near as we can tell. Perhaps it's time to... To surrender? I've been entrusted with the affairs of the town, and I do not intend to bow to the demands of a pirate, no matter how fierce his reputation. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch that medicine. May plague and calamity. Jakieś dzwony, słyszycie? Ale to chyba nie ja. What? Pirates! The ship's here! Pirates! Fall back!
Jak go rozmazało w ogóle? Kill the captain. I am assassin. I to oznacza, że tego nie przeżyjesz. Kurde. Nie trafię go, tak? Muszę go dogonić. Nie ma tak zepnąć bramę, a zostawić mi takie przejście z boku. Skacz, skacz, skacz. Jest, dobra. Tutaj tak samo. Niech to. Ło! Jest. Oh God. Oh God, save me and flay all you devils. Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. He might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bartered, mate. No. I tak by było. He has returned, Captain! What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right, thinking precious little of that these days. You hear that, Mr. Rax? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? We should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us? On Nassau? Look, lad. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Tak, tak się kończy ta misja. Jak słyszeliście, Czarnobrody ma misję, ma za taką myśl, żeby porzucić już Nassau, piractwo i gdzieś sobie pożeglować. Tam co mówił o tam czwartym czymś, to chodziło mu, że on już ma 40, ponad 40 lat. Po prostu uważa się już za starego jak na ten fach. I teraz chyba wychodzimy z Animusa, tak mi się coś wydaje. Zobaczymy. W sumie dawno nie wyszliśmy z Animusa, a na zewnątrz w Abstergo też jest bardzo fajne, dużo ciekawych rzeczy. W końcu miałem kiedyś zrobić odcinek, jak chodzę i zbieram dane z tych komputerów, ale spoko, w końcu to kiedyś zrobię, albo na jakimś live'ie. Damy radę. Na razie dostaliśmy przepustkę tylko pierwszego stopnia, a jeszcze jest drugi stopień i trzeci. I to w ramach właśnie przechodzenia misji w normalnej grze będziemy co jakiś czas wychodzić z Animusa, dostawać kolejne zlecenia od Johna, on się chyba nazywał? Tak, ten John. Znaczy ten od IT, ten co nam kalibrował Animusa. Będzie nam dawał kolejne misje. O właśnie. Oliwiera. Czyli mamy iść do Oliwiera, znaczy do Melanie i właśnie dziwię, pierwszego stopnia i drugiego. Pierwszego mamy, ale tutaj już, to byliśmy. Tutaj też nic nie ma, ale może jakieś notatki gdzieś. Nie wiem, nic nie widzę. Dobra. W ogóle ładnie tutaj. Mi się podoba. Do drugiego amka nie mamy jeszcze dostępu, jak widzicie.
O, tutaj jest. Na mapie mamy komputer, to oznacza, że możemy tutaj do niego wejść. Prawdopodobnie. Tak, praktycznie też. Więc logujemy się do Animusa. Musimy znaleźć hasło do rdzenia. Dobra. Pobawimy się trochę. No i już. Udało się. To było łatwe. Dostęp do rdzenia uzyskany. Pobieramy. Chciałbym mieć taki komputer, kurde, z takimi zabezpieczeniami, nie? Co to jest? Jakiś mechanizm z anty... czegoś tam. O, ja wam to tak zostawię, możecie sobie obejrzeć. Bateria z Bagdadu, o, sorry. Teraz możecie sobie przeczytać. Fiolka krwi. A tu tak, możecie sobie stopować i oglądać. O, to jest czaszka obserwatorium. No, dużo ciekawych rzeczy. Pieczęcie pamięci, nie wiem czy to... Znaczy, z mojego kanału tego nie znacie, ale... to jest urządzenie, które Altair zostawił dla Ezio Auditore. Znaczy, akurat nie zostawił po sobie i Ezio Auditore odczytał pamięć z tego. Bo Altair zostawił tam wiadomości na tych dyskach. Może kiedyś nagram Revelation, to sobie to zobaczycie. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Kolejny komputer. Idziemy! A, idziemy! W sumie nie będę już robił teraz tej misji z Melanie, bo już to trochę odcinek już trwa. Jeszcze sobie ten komputer hakujemy. No, te, powiem wam, że te kulki są najłatwiejsze, bo potem są takie trudne, co trzeba... O, już. Co trzeba takie przeprowadzać taki punkt przez takie bariery i to jest o wiele trudniejsze. Rdzeń złamany. Oliwierze, wstępna prezentacja. John, widzicie? Blume. Taka notatka teraz od Abstergo, w sumie nic ciekawego. Kamery HD Ultra, coś tam. Abstergo Introduce. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tu nie możemy wejść? Nie. Żegna was Mitrandir. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Vittoria agli assassini.